Siemanko w drugim, czy trzecim odcinku kariery zawodnika Madden NFL 24 na moim kanale, no w debiucie Bartek James zagrał kapitalnie Ale tam zagrałem na niższym poziomie trudności, stwierdziłem, że od razu sobie zwiększamy I wam mogę powiedzieć, że pierwsze teraz kolejnych 9 odcinków nagrałem tego samego dnia Grałem po prostu, stwierdziłem, że tutaj nie będę wycinał, nie będzie żadnych przycinek Będzie cały gameplay i tyle, zobaczcie jak lamie lub nie lamie Madden wraca, będzie co niedzielę tego. Powiem Wam, stwierdziłem, że muszę nagrać to wszystko naraz, bo wtedy to nagram, to tylko pozostało mi wrzucić. A, a jak nie, będę chciał nagrywać co chwilę, to mogę tego nie wrzucać. A tak, nagram wszystko naraz, nie będę musiał dalej tego potem nagrywać. Nagramy się odcinki, wrzuci się wszystko, więc nie będę się mógł odnosić do Waszych komentarzy w filmach, ale będę się odnosił na YouTube, więc komentujcie, jeśli Wam się podoba. Eee... Łapkujcie. No i rozpoczynamy naszą przygotę, jak nam pójdzie w pierwszym sezonie w NFL. My jesteśmy roki, jesteśmy debiutantem, więc nie oczekować nie, nie, nie oczekujmy dużo. Gramy z Philadelphia Eagles, czyli zeszłorocznym, no, a tak zeszłorocznym drużyną, która gra w Super Bowl, ale przegrała. No i zobaczymy, jak będzie mi się gra. Ja ogólnie rzadko grałem, także jestem tylko rozgrywającym, dowodziłem z całą ofensywą, a w tej karierze będziemy grali tylko rozgrywającym, więc... Nie mamy wpływu na to, jak załonicy mm, przez komputer, którzy są kontrolowani, będą się zachowywać, a szkoda, no bo niestety czasami podejmujemy tak beznadziejne decyzje, że wolałem mieć nad tym nadzór, no ale zobaczymy, e, co będzie. Powiem Wam, że to będzie taki wielki mismatch, bo raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, tutaj fatalne podanie Bartka Jamesa, e, no i niestety musimy zejść. Czwarta próba, 5 yardów, no najbardziej tego mi brakuje, że jak ja sobie sam decyduję o ofensywie, czyli taka zwykła kariera zawodnika, bo tu jest taki superstar mode. Czasami są jakieś scenki TP. Tam mogę sobie decydować jaką próbę gram, zazwyczaj przy czwartej próbie, jak jest 2-3 jardy, to ja ryzykuję, ale tutaj trener oczywiście nie będzie ryzykował, będziemy nie podejmować ryzyka. No i w niektórych sytuacjach moim zdaniem to jest głupota, no ale nie mam niestety na to wpływu, ale stwierdziłem, że taką karierę zagramy sobie w tym Madenie. Jeśli będę nagrywał 25, choć myślę, że 25 bym ponagrywał, czy też gra, która ma wyjść w tym roku, czyli NCA College Football, czyli gra skupiona na futbolu amerykańskim, ale tym akademickim, no bo jednak. Futbol akademicki z NFL jest bardzo powiązany, jeśli znacie się, jeśli interesujecie się. Tak samo jak w NBA, macie NCAA, czyli koszykówkę uczelnianą, i NBA, potem ci zawodnicy idą do draftu do NBA. No więc to będzie też coś takiego. No, jeśli mi będzie ta gra, to na pewno będę proli z niej serię. Tam na pewno wszystko popowiadam, jak to wygląda w mniejszym stopniu. A my gramy sobie z Philadelphia Eagles. No i widzicie, że no nie idzie tam nam jakoś dobrze. Dawno nie grałem. Nagrałem dzień spotkań rzędu. No i te spotkania, no raz lepsze, raz gorsze. I ogólnie jest tak, że też dawno grałem i to też trochę muszę się rozegrać. Też muszę się rozegrać właśnie w tym trybie, że ja kontroluję tylko rozgrywającego. Nie mam wpływu na to, jak zawodnik komputera się zachowa. Bo jak zawsze podawałem, to wtedy przejmowałem zawodnika, wiecie, skrzydłowego. No i mogłem nim kontrolować, czy dobię do tej piłki, czy nie. Nacisnąć trójkąt, żeby złapał na pewną tą piłkę. Tutaj muszę zdać się na komputer i przez to moim zdaniem też będzie trochę trudniej. Będę podejmował po prostu mniej ryzyka jako rozgrywający, bo wtedy mogę podejmować zawsze większe ryzyko. No bo jak kontroluję jakiegoś zawodnika, to jest mi łatwiej to zrobić po prostu. To niestety tracimy piłkę, fatalny błąd. A nie, złapali nasi zawodnicy i tutaj niestety nacisnąłem kwadrat. Przez to, że nacisnąłem kwadrat, to się robi taka zakrywka jak fake spike. Ale teraz do niego wrócimy, bo trochę tak nawijam, nawijam. No jest trudniej, bo jak sobie mogę kontrolować jakiegoś skrzydłowego daleko piłkę mu na przykład podam, albo krótką, to wiecie, mogę z nim kontrolować yy, w jakim, którym miejscu ma pobiec, jak złapać tą piłkę, czy agresywnie, czy nieagresywnie. A tutaj muszę niestety skupić się na dobrym podaniu, więc tego ryzyka będzie mniej, czy w tych moich zagrywkach będzie mniej ryzyka niż zwykle. No chyba że jak zwiększymy sobie już taki załnika do Powyżej 10 overalla, gdzie nie będę się bał rzucać jakichś dziwnych piłek, to wtedy myślę, że będzie łatwiej. Tutaj trzecia próba, dwa jardy i na szczęście Karim Hunt. Nie Karim Hunt traci piłkę. Nie złapał ją Addison na szczęście, więc nadal mamy kolejną próbę, choć po raz drugi fumble, czyli po prostu yy, drużyna obrony wybiła piłkę czysto nam z rąk, i dlatego jest fumble tak mniejsza z tym, ja jestem słaby w tłumaczeniu, ogólnie nie umiem tłumaczyć, więc musicie sobie sami poczytać zasady, ale najprostsza to jest oczywiście, mamy 4 próby na przejście 10 yardów, jeśli w którejś próbie pokonamy 10 yardów, to one się naliczają od zera, zazwyczaj przy czwartej próbie, jak jest daleko od pola punktowego, to jest tak zwany punch, czyli odkupujemy piłkę do przeciwnika, oni ją łapią, no i ich zawodnik tak zwany returner powraca, no i po prostu biegnie z piłką, może dodać przełożenie, ale naszym celem jest go powalenie. Albo kopiemy za trzy punkty, jeśli jest dogodna odległość. Wtedy przy czwartej próbie kopiemy za trzy punkty. Też się również zdarza przy czwartej próbie zaryzykować, ale jeśli nie przejdziemy 10 jardów w czterech próbach, no to nasi rywale zaczynają z tego miejsca, z którego my skończyliśmy. No i tutaj nie udało się patrzeć, mamy czwartą próbę i jesteśmy na linii. W takiej sytuacji to się po prostu ryzykuje. Ale tutaj nie zaryzykowali, Nawet nie wiem dlaczego wygląda na to, że nasz kicker nie trafił za trzy punkty, więc... To mnie właśnie wkurza to w tej trybie, że no nie mogę decydować o zagrywkach, bo to trener decyduje. Może w Madej 25 stworzymy sobie karierę zawodnika, w którym będzie po prostu taka kariera zwykła zawodnika, gdzie będę kontrolował cały zespół w ofensywie, i wtedy będę ja decydował o tym, że czwartą próbę będę przychodził, bo to moje zdaniem w takiej sytuacji jest głupota tego nie zrobić. Przy czwarty, próbie na linii warto zaryzykować, i to tyle, tak naprawdę. Wtedy się zaczyna w tym karierze, pamiętam, tam można wybrać, żeby być jak najgorszym pikiem. I wtedy, jak się wybiera, to się chyba ma z 59 overalla, i to jest naprawdę fajne. No, i tutaj nas, niestety niesamowity rzut, tak naprawdę, ale piłka stracona. Zawodnik nas stracił, piłkę, niestety mamy fambu. i piłka dla Philadelphia Szkoda, bo naprawdę świetne podanie do Justina Jeffersona. Ale tak, mówiłem, w tej karierze zaczynamy od 59 overalla, Overala, więc naprawdę duży progres, a 40 Overala, żeby mieć 99. I myślę, że taka kariera też będzie spoko, ale to może już w następnej części tutaj się skupimy na naszej przygodzie, aktualnie minus Minnesota Vikings. No ale zobaczymy, zobaczymy. 30 sekund do końca drugiej kwarty, więc musimy się spieszyć, musimy trochę ryzykować, no ale widzicie, że nie mam do kogo podać i wyrzucam piłkę po prostu z boiska. No aktualnie 9 na 16, no nie idzie nam najlepiej. Ale przez te błędy naszej drużyny też trochę kulejemy. No nasz, tak naprawdę dwa błędy naszych załoników, kolegów zespołu, przez które traciliśmy piłkę w ofensywie, przez co nie mogliśmy skończyć akcji. No i to jedno, nie wiem czemu nie kopnięcie za trzy punkty. I tutaj świetne podanie do Hekensona Hock czy Hockensona. Świetne podanie, no i naprawdę dużo zdobywamy. Mamy 18 sekund. Jeśli nie zdobędziemy punktów, to po prostu druga połowa się zaczyna i zaczyna się od kikofu. Nie zaczniemy od miejsca, w którym skończymy, tylko będzie po prostu Hickoff. Chyba my zaczynaliśmy, czy ja, Nie wiem. Mam tutaj świetne, kolejne podanie. Niestety fatalne. Interception. No i właśnie w takich momentach jest to, że ja podaję takiego Henkensona. To jest takie ryzykowne podanie, ale jakbym nim kontrolował, to bym to złapał. Ale komputer, wiecie, piłka leci, on tak leci, sobie biegnie. Piłka za nim leci, co? Coś za mną leci. No trudno zdarza się. No ten mecz to jest gra błędów. Powiem wam, jak będę sobie wracał do tych meczów, to wiem, co się w nich działo. Spodziewajcie się, że na początku będę grał. Kiedyś grałem bardziej tego Maddena ogólnie. Teraz tak, chcę ponagrywać, wrócić do niego nagrywałem. Myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Mogę powtarzać dużo raz zagrywki, możecie się tego spodziewać, ale są takie zagrywki, które chcę robić specjalnie. Może nazwać taką moją zagrywką i tyle. No tak to będzie wyglądać. Wiecie, no ja i będę jakoś ryzykował. Najważniejsze jest zdobywać punkty i tyle. Nawet jeśli to ma trwać długo. To najważniejsze, żeby zdobyć punkty tutaj niestety nie mogę podać, ale uciekam. No i James biegnie tutaj, zasłona. Aj, chyba zabrakło jednego yarda, szkoda, ale ładny bieg naprawdę. Bartka Jamesa, no i jeden yard. Więc to tutaj Karim Hand widzimy kontuzja, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie. Mathison, musi wbić z tym jeden yard, dasz radę, to jest tylko jeden yard. No i nie wbieg. Ja nie rozumiem, czemu komputer, w sytuacji, kiedy już bieg do przodu zaczął się cofać, no i przez to nie ma kolejnej próby. No i fantastycznie, mogę podawać, ja wiem, no ale cóż, ogólnie bardzo ciężko będzie odrobić stratę 21 do 0. No ale kto wie, może nam się uda, ale no, patrzę na ten mecz, to nie sądzę na razie, to bardzo słaby mecz. No, mecz błędów ogólnie. No ale wiecie, no, nie od razu używam zbudowaną, tutaj moja ulubiona zagrywka w tej drużynie, czy Addison to złapie? Addison złapał to! No i pięknie, no i 163 yardy, jedno... te tak gramy na szybko po prostu, będę spamił tym place, żeby chociaż dojść jak najszybciej przyłożenie, by jeszcze mieć szansę na coś i tutaj Justin Jefferson, chyba to był Justin tak złapał? Nie, Osborne, ale no powiem Wam, że będę spał tym zagrywką, bo chcę zrobić przełożenie, żeby chociaż jakieś przełożenie było w tym meczu, wiecie. No i może to nam da jakieś szanse odrobienia, ale wiecie, no yy, obrona też musi grać. Może my zawodzimy w ataku, ale obrona też zawodzi w obronie, yy, you know. Yy, tutaj pod... jaj aj, aj, zostałem bardzo szybko schwytany przez obronę rywali, niestety Graham mnie powalił. No nie udało się tutaj w tym razem. W ogóle bardzo mi się podoba wygląd tego zanika, ale jak go ciągle zmieniam, to nadal mi się nie podoba. Nie wiem tak dziwnie to wygląda ogólnie w tych, grze. Nie będę już po prostu nic zmieniał. Może go za wysokiego zrobiłem, bo 6-6 wzrostu to jest za dużo moim zdaniem. Tutaj w ostatniej chwili podałem, no ale wiecie, zyskaliśmy 4 yardy Nie jest to nic wielkiego eee, No co, chyba Pak Ross zagramy, żeby zdać przełożenie czy Ozborn tam wleci Może wleci, może nie Ej, proszę Państwa, no nie, Osborne jest skryty, Osborne dasz, Osborne złapał, nie złapał tego. No i ogólnie co, będzie kopalnie za 3, czy za, ryzykujemy, przy 4-15, przy 4-1 nie chciałeś ryzykować, przy 4-15 ryzykujemy, no kapitalny jest ten trener. No naprawdę, brak mi słów, ale dobra, znowu ten place ryzykujemy, bo to jest jedyna szansa, żeby się udało, podanie do zborna, Osborne ma kapitalny chwyt. Chociaż zdobędziemy jakieś przyłożenie w tym meczu, co? I nie wiem, co tu w ogóle grać. Zagramy, może pewnie pozmieniamy. Ozmor pójdzie na lewo. Hekenson Albo do zborna podamy. Ozbor fajnie ucieka. Ale nie. Hackenson Jest. Touchdown. Mamy pierwsze przełożenie po powrocie. Hawkinson czy Hackenson? On jest chyba Hawkinson. Ja ciągle przykręcam. No ale mamy chociaż przełożenie w tym meczu. Nie źle. Możemy się cieszyć z tego, że Jakieś punkty, 728 może jeszcze zdobędziemy jedno przyłożenie, mamy czas, warto będzie poświęcić ten czas, by zdobyć to przyłożenie, choć nie mamy żadnych timeoutów, więc będziemy rzucać pakrosy i tyle. Może on jakiś wypali. No i co? Wypali czy nie wypali? No, widać tam obrońca jest. Nie ma co, podamy tutaj krótko do Olivera, chociaż pierwsza próba, ale. Ponad 200 yardów już podane, ale tu już nie ma co, nie wiem czy nie będę chciał ryzykować, będę chyba jeszcze ryzykował. Co to za zagrywka teraz, Na no, czemu na krótko, no ale dobra. Nie, będzie bieg. Chyba już nie chciałem ryzykować, nie będę jakiś ryzykował błędów. No nie odrobimy 27 punktów w minutę, to nie ma kompletnie sensu. No, ale może jeszcze jakieś ładne playsy zagramy, czy już po prostu biegłem do końca. Tam był bieg. Tutaj trochę spalam czas. Spalam chyba czas do 400 sekund. Jeszcze nie. No chociaż ten sobie Running Back nasz pobiega, ale jeszcze timeout injury. No fajnie, czy czas się zatrzyma? Jak to jest bez sens, tak grać czasami. No i ostatni play z tym meczu. Myślę, że tu więcej już nie zagramy. Przebieg, pierwsza próba. Znowu kontuzja, ale tu jesteście słabi po prostu. Kontuzja za kontuzją. dobra. No więc dobra, ostatni bieg, mam nadzieję, że już nie będzie żadnych kontuzji, chcę skończyć to spotkanie słabo, po powrocie, ale no wiecie, czemu ja nie zagrywam, czas nie leci, halo, czemu? No tak to jest, będzie z tymi niewyciętymi, niewyciętymi materiami, może się pewnie skaftem po jakiś czasie, że czas nie leci, bo to jestem ja, yy, ale no cóż, yy, tak to jest, tak to jest, ja nie będę tego wycinał, nadcinał, yy, Pobieg Matisson, no i skończmy już ten mecz, nie ma co. Bardzo słabe meczu ataku w ofensywie. Może w ofensywie było lepiej, gdyby nie te dwie straty. Dwie straty, które przez nie straciliśmy piłkę, i może wtedy byśmy zdobyli przełożenie. Kto wie, a tak to możemy się tylko domyślać. Niestety przegramy z Philadelphia Eagles. Nasza Minnesota Vikings przegrywa. Nie chciałem trafić w ogóle do Vikings. Nie lubię Minnesota Vikings. No i to prime time się skończył. Ogólnie podam na 228 yardów, 61% skuteczności z gry, to nie jest źle, ale jedno przyłożenie jeden touch, jeden interception. I kończymy. Pierwszy mecz po powrocie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A jak nie, to nie. Trudno. Mam zamiar dokończyć chociaż pierwszy sezon na pewno. Resztę zobaczymy jak miał pełną wersję tej gry. Zaraz się zabieram do dogrania głosu do następnego odcinka. No i się mogę z Wami pomału żegnać. Mam nadzieję. Ile można mieć nadziei? Nie wiem. Ciągle o tej nadziei, nadziei. To tyle ode mnie. Dzięki Wam jeszcze raz za obejrzenie. Czemu tego nie wyciągnę, żeby to przedłużać, ale tak to już jest z tym moim nagrywaniem. Na razie. Piąteczka. Trzymajcie się.